powierzchnię klamrową. W przypadku klamry Adamsa typu V z pętlami typu V wystarczy zarysować tutaj dosyć mocno szyjkę zęba, lekko podgrawerować w odcinku, w odcinkach bocznych. I teraz tak, dzielimy sobie ząb mniej więcej wzdłuż szczytu łuska. To są te miejsca, w których będziemy przeginać, robić pierwsze przegięcia drutu. Mamy odcinek drutu, mniej więcej 8-10 cm w zupełności wystarczy, już wyprostowany. Drut, wykorzystujemy drut 0,7 mm do wykonania klamry Adamsa z pętlą typu V, przy czym drut 0,7 mm wykorzystujemy najczęściej przy zębach trzonowych, przy zębach przedtrzonowych, ewentualnie jeżeli będziemy mieli taką potrzebę wykonywać na zęby nawet w odcinku przednim klamry Adamsa, czasami się tak robi, wtedy się wykorzystuje drut raczej odrobinę cieńszy, to znaczy drut 0,6 mm. Zaczynamy od pierwszego przegięcia pod kątem prostym. Przykładamy do naszego modelu, tam gdzie żeśmy sobie zaznaczyli. I musimy wykonać drugie przegięcie. Prostym. Tak jakbyśmy wykonywali zwykły spinacz biurowy. W jednej płaszczyźnie wszystko na razie. Mając dogięty spinacz, mniej więcej milimetr, 1,5 mm za naszym pierwszym przegięciem, wykonujemy przegięcie takie lekko skośne, wszystko na razie w jednej płaszczyźnie, po jednej i po drugiej stronie. W kształcie takiej właśnie litery V otwartej. W ten sposób. W tej chwili dosyć ważny moment. Musimy naszą pętlę w kształcie litery V złapać za całość kleszczami, na przykład kramponowymi, i zrobić przegięcie, takie przegięcie, żeby nasze kleszcze były ułożone pod kątem 45 stopni w stosunku do poprzeczki. I to samo robimy z drugiej strony. Również łapiemy za całą pętlę i przeginamy pod kątem 45 stopni w stosunku do naszej poprzeczki klamry Adamsa. Jeszcze troszeczkę. W ten sposób. Mamy pierwszą fazę dogięcia. Możemy sobie przypasować do naszego modelu w ten sposób. Te pętle wchodzą w to miejsce podgrawerowane również pod skosem. I w tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak przerzucić nasze ramiona przez przestrzeń międzyzębową, przez powierzchnię zgryzową pomiędzy zębem 6 i 7 oraz pomiędzy zębem 5 i 6.
I właśnie to zaczynam wykonywać. Przeprowadzamy najpierw pierwsze ramię przez powierzchnię zgryzową. Za długi element drucianny to odcinamy. Ramię retencyjne, czyli ramię utrzymujące z pętelką utrzymującą. Przemierzamy oczywiście, nie spieszymy się, krok po kroczku. Przemierzamy sobie do modelu. Oczywiście ramię retencyjne musi przebiegać pewnej odległości od stoku podniebienia, żeby było miejsce na akryl. Mamy jedną stronę dogiętą. I to samo będziemy wykonywać na po drugiej stronie. Tak długo, aż uzyskamy pożądany efekt przebiegu naszego elementu drucianego, to znaczy dokładne przyleganie na powierzchni międzyzębowej oraz odpowiednia odległość od śluzówki. W stoku podniebienia pacjenta. Voilà. Element jest przygotowany do przyklejenia. Za chwilę go przykleję. Dogięta klamra Adamsa z pętlą V. Spotkajmy się 1 września
naszej szkole. Polecam i serdecznie zapraszam.